Niektóre zwierzęta określają położenie przeszkód lub poszukują pożywienia korzystające z echolokacji. Na tej podstawie orientują się w położeniu. Takimi zwierzętami są np. delfiny oraz większość nietoperzy. Gdy poruszają się w linii prostej, to współrzędne ich położenia są punktami współliniowymi. Za chwilę dowiesz się, jak wyznaczać punkty współliniowe w kartezjańskim układzie współrzędnych. Widzisz układ współrzędnych. Zaznaczono na nim pewien punkt. Zastanów się teraz, ile istnieje prostych, które przez niego przechodzą. To jedna prosta, to druga, to trzecia, to czwarta, a to piąta. Mógłbym narysować więcej takich prostych? Pewnie, że mógłbym. I to nieskończenie wiele. Właśnie tyle prostych przechodzi przez jeden konkretny punkt. A co by było, gdybym miał w tym układzie zaznaczone dwa punkty? Ile istnieje prostych, które przechodzą przez dwa konkretne punkty? Tylko jedna. Nie da się narysować innej prostej, która przechodzi przez te dwa punkty. Punkty, które leżą na jednej prostej, nazywają się punktami współliniowymi. To są punkty współliniowe. Zaznaczmy w tym układzie punkty D. Ten punkt nie jest współliniowy z punktami A i B, bo nie leży na tej samej prostej. A czy możemy zaznaczyć na niej jeszcze jakieś inne punkty? Oczywiście, że tak. Będzie to na przykład punkt C. Zauważ, że ma on drugą współrzędną, taką samą jak punkty A i B. Zastanówmy się, jak najlepiej opisać wszystkie inne punkty współliniowe z punktami A i B. Zauważ, że w tym przypadku punkty A i B mają taką samą drugą współrzędną. Oznacza to, że są na tej samej wysokości. Punkty leżące na tej prostej będą musiały być również na tej samej wysokości co punkty A i B. Będą miały zatem drugą współrzędną równą 2. A jaka może być pierwsza współrzędna? Dowolna! Prosta jest przecież nieskończona. Nie ma końca! Punktami współliniowymi będą zatem punkty A i B oraz na przykład punkt E o współrzędnych 102, albo F o współrzędnych minus 359 i 2, albo punkt G o współrzędnych 212 i 2. Spójrzmy teraz na inną sytuację. Punkt A ma współrzędne minus 2 i 2. Punkt D ma współrzędne minus 2 i minus 3. Ile istnieje prostych przechodzących przez te dwa punkty? Wiesz już, że tylko jedna. Punkty A i D są współliniowe. Jakie współrzędne będą miały inne punkty współliniowe z punktami A i D? Która współrzędna będzie taka sama, a która się zmieni? Punkty A i D mają taką samą pierwszą współrzędną. Druga jest inna. Wszystkie punkty współliniowe z punktami A i D będą miały pierwszą współrzędną równą minus 2. Będą to np. punkty o współrzędnych -2 i -1, -2 i -10, -2 i 1000 i 1 trzecia. Teraz przejdźmy do jeszcze innej sytuacji. Widzisz punkty B i C, które mają współrzędne odpowiednio 5 i 3 oraz 3 i 2. Istnieje tylko jedna prosta przechodząca przez te dwa punkty. Inne punkty leżące na tej prostej będą współliniowe z punktami B i C. Czy potrafisz podać współrzędne takich punktów? Czy tym razem zmieni się jedna współrzędna, czy może obydwie? Jak myślisz? Analizując współrzędne punktów C i B, dostrzegamy, że ich współrzędne x i y są różne. Jak zatem znaleźć współrzędne punktów współliniowych z punktami C i B? Zastanów się jak najprościej, wzdłuż linii siatki układów współrzędnych możemy dojść z punktu B do C. Wystarczy zrobić dwa kroki w lewo i jeden w dół. Gdy od liczby 5 odejmiemy 2, otrzymamy 3, a gdy od liczby 3 odejmiemy 1, otrzymamy 2. Idźmy tak samo, ale startując z punktu C. Robiąc dwa kroki w lewo i 1 w dół otrzymamy punkt o współrzędnych 1 i 1. On też leży na tej prostej. Jest zatem współliniowy z punktami C i B. A teraz z punktu D pójdźmy dwukrotnie dwa kroki w lewo i dwukrotnie 1 w dół. Jakie współrzędne będzie miał punkt, do którego dojdziemy? Obliczmy najpierw współrzędną x-ową. Od liczby 1 odejmujemy 2 razy 2, bo 2 razy zrobiliśmy 2 kroki w lewo. Otrzymamy minus 3. Teraz obliczymy współrzędną y. -kową. Od liczby 1 odejmujemy 2 razy 1, bo 2 razy zrobiliśmy 1 krok w dół. Otrzymamy minus 1. Widzisz, że wszystko się zgadza. Wróćmy jeszcze do punktów c i b. Kilka chwil temu zastanawialiśmy się, jak iść po liniach siatki od punktu b do c. Teraz zastanów się, jak iść po tych liniach z punktu C do B. Aby dojść do punktu B z punktu C, należy zrobić dwa kroki w prawo, jeden do góry. Jakie współrzędne będzie miał punkt, do którego dojdziemy, robiąc dwa kroki w prawo, jeden do góry, startując z punktu B? Dodając do pierwszej współrzędnej liczbę 2, Otrzymamy 7, a dodając do drugiej współrzędnej 1, otrzymamy 4. Punkt G o współrzędnych 7 i 4 jest współliniowy z pozostałymi punktami oznaczonymi na tej prostej. Teraz zastanówmy się nad takim zadaniem. Sprawdź, czy punkty A o współrzędnych 1000 i 1003. B o współrzędnych 1004 i 1001 oraz C o współrzędnych 1016 i 993 są współliniowe. Wiemy, że dowolne dwa punkty są współliniowe, a przez punkty współliniowe można poprowadzić wspólną prostą. Widzimy, że współrzędne naszych punktów są trudne do pokazania na rysunku. Postaramy się więc sprawdzić założenie rachunkowo. Przyjrzyjmy się prostej przechodzącej przez punkty A i B. Jaką drogę pokonujemy, aby z punktu A dostać się do punktu B? Najpierw wzdłuż osi X musimy pokonać w prawo 1004-1000, czyli 4 kroki. Potem w dół 1003-1001, czyli 2 kroki. Droga wzdłuż osi X jest dwa razy dłuższa od tej wzdłuż osi Y. To będzie prawda dla każdych dwóch punktów leżących na tej prostej. Sprawdźmy zatem, czy droga z punktu B do punktu C spełnia tę zależność. Wzdłuż osi X mamy 1016 minus 1004, czyli 12 kroków w prawo. Żeby zachować współliniowość, wzdłuż osi Y musielibyśmy pokonać 2 razy mniej jednostek w dół. 12 podzielić przez 2, czyli 6. A ile to jest 1001 minus 6? 995. Współrzędna y' punktu c to jednak 993. To oznacza, że ten punkt nie jest współliniowy z punktami a i b. Możemy zatem podać odpowiedź. Punkty a, b i c nie są współliniowe. Każde dwa punkty wyznaczają jednoznacznie prostą. Na prostej oprócz tych dwóch punktów można znaleźć nieskończenie wiele innych. Punkty, które leżą na tej samej prostej, nazywają się punktami współliniowymi. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji z tego działu. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.